Udowodni, że w trójkącie prostokątnym kwadrat wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego jest równy iloczynowi długości odcinków, na jakie ta wysokość podzieliła przeciwprostokątną. Więc jest to zadanie na dowodzenie, założenie to. Trójkąt ABC jest prostokątny, wysokość H jest poprowadzona z wierzchołka kąta prostego. Teza H kwadrat równa się M razy N. Dowód. Korzystamy z podobieństwa trójkątów. Trójkąt ADC jest podobny do trójkąta ABC, ponieważ odpowiednie kąty są równe. Tak samo trójkąt DBC jest podobny do trójkąta ABC, również odpowiednie kąty są równe. Z podobieństwa pierwszych trójkątów wynika, że M do B jest równe H do A, a z tego wynika, że HB jest równe AM, czyli B jest równe AM przez H. Z podobieństwa drugich trójkątów wynika, że N do A równa się H do B. Z tego wynika, że HA równa się BN. Wstawiamy za B i wyliczamy, że H kwadrat równa się M razy N, co należało udowodnić.